spotkaniu informacyjnym, bo konferencja prasowa zawsze bardzo trudnie, na spotkaniu informacyjnym na temat przyszłości funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie obsługi prawnej obywateli. I serdecznie witam panie i panów. Witam kolegów samorządowców, witam pana Jana Pajka, Wójta, partnera naszego w tym przedsięwzięciu. Równie serdecznie witam pana Tomasza Gromale, wójta gminy Lipnica Murowana. Jak pozwolicie, to usiądę, bo po pierwsze nie będę patrzył na was z góry. Po drugie, nie wiem, o czym mam mówić, to będę czytał. Proszę państwa, jeżeli napiszecie, że jest to zupełnie z kampanii wyborczej, to też to może być prawdą. Kampania wyborcza praktycznie się kończy. Tutaj tylko dwie trzecie z tej strony stołu startuje. Także, ale temat obsługi prawnej obywateli w Polsce, ale również w naszym powiecie, jest wcześniej funkcjonującym tematem niż ogłoszenie terminu wyborów parlamentarnych w roku 2015. Z powtarzających się od lat postulatem i tematem zgłaszanym przez samorząd, a zwłaszcza przez obywateli, była kwestia jakości prawa, kwestia tego prawa, które obowiązuje, prawa niezrozumiałego, prawa niespójnego, ze stosowaniem którego problemy mają nie tylko obywatele chcący załatwić swoją indywidualną sprawę, ale również urzędnicy to prawo stosujący, bo to nie tak, że z tamtej strony biurka jest dobrze, a z tej strony biurka jest źle. Nawet prawnicy mają problemy z tą wieloznacznością prawa obowiązującego. Mówimy tutaj o tym prawie, które stosujemy samorządu, jest przede wszystkim prawo administracyjne, ale to prawo dotyczy, ogranicza prawa cywilnego, to jest cała sfera własnościowa realizowana przez geodezję, kwestia prawa budowlanego, kwestia postępowania administracyjnego i wielu innych dziedzin prawa, ono nas dotyczy. W roku 2015, od stycznia, ruszył taki punkt dla nowych porad prawnych w naszym powiecie. Wyszliśmy tak trochę do przodu przed ustawodawcą i ustawodawca uchwalił przepisy nakazujące wręcz otwarcie takich punktów. Funkcjonuje taki punkt na spokój w oparciu o zatrudnionych tutaj radców prawnych. I te 10-miesięczne doświadczenie pokazuje nam, że jest to działanie potrzebne. Również w ramach działalności korporacyjnej Związek Powiatów Polskich od wielu lat walczył o to, żeby takie usługi były świadczone na rzecz obywateli. Pokłosiem tego jest ustawa z września bieżącego roku, która mówi o darmowych usługach prawnych, które będą realizowane w każdym z 314 powiatów ziemskich w Polsce i w każdym z 368 powiatów grodzkich, nie daje Boże, żeby tak dużo było grodzkich powiatów. Znaczy ta konstrukcja polega przede wszystkim na współpracy z samorządem gminnym i za to chciałem serdecznie podziękować panu wójtom, że porozumieliśmy się, żeby to świadczenie prawa było jak najbliżej, te porady prawne jak najbliżej obywatela, żeby przy każdej potrzebie nie musiał wyjechać do Bochni. Konstrukcja oparta jest na takiej zasadzie, że od strony personalnej świadczenia darmowych usług prawnych, jak nie wiadomo co się dzieje, to dzwonią prawnicy. Darmowe usługi prawne świadczone będą przez trzy kategorie
zatrudniających czy też pośredniczących w zatrudnieniu, to formalnie pracodawcą dla prawników będzie starosta, który w oparciu o utrzymane środki budżetowe w formie dotacji na to zadanie będzie zatrudniał radców prawnych i adwokatów, również nie do końca jeszcze posiadających pełne kwalifikacje, myślę tutaj o aplikantach zarówno adwokackich, jak i radcowskich, studentach ostatnich lat prawa, ale personalnie wskazanie osób, które te usługi będą świadczyć, jest realizowane poprzez korporacje prawnicze, przez Związek Adwokatów i przez Związek Radców Prawnych, Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Radę Radców Prawnych. Na terenie powiatu bocheńskiego przewidujemy utworzenie 4 punktów świadczenia usług prawnych. Będą to punkty w Berwinii, w Lipnicy Murowanej i 2 punkty na terenie miasta Bochni. I wracam do wyboru personalnego. Jednego adwokata, jednego radcę dysponują korporacje radcowskie i adwokackie. Natomiast 2 pozostałe osoby będą desygnowane przez organizacje spoza sektora finansów publicznych, Joyce, jak to brzydko się mówi. Jakie osoby to będą, to rozstrzygnie konkurs. Usługi te świadczone będą przez 4 dni w tygodniu w wymiarze, przepraszam, przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godziny dziennie, a więc można powiedzieć, że przez cały tydzień ten prawnik będzie dostępny. Dziękuję panom wójtom, że zechcieli po pierwsze świadczy to o wysokiej kulturze prawnej według panów i o potrzebie, żeby że widzą potrzebę, żeby podnosić świadomość prawną obywateli, bo do tego ma służyć, że udostępnili i będą udostępniać pomieszczenia dla tych usług świadczonych na ich terenie. Myślę, że pomoże to funkcjonowaniu gminy i będzie to z korzyścią dla obydwu stron postępowania. Myślę tutaj przede wszystkim o obywatelach, mieszkańcach naszych wspólnot, ale również o urzędnikach w gminie, gdzie może będzie łatwiej znaleźć porozumienie. Te usługi będą świadczone przez tych ludzi desygnowanych odpłatnie. Płacodawcą, płatnikiem będzie pomoc. Ja może w skrócie tylko pani by powiedziała, że ten mam napisany, ile mam przeczytać. Proszę bardzo, panowie. Szanowni Państwo, my jako samorządy, przedstawiciele mieszkańców gminy Trwinia, cieszymy się niezmiernie, że możemy w jakiś sposób zrobić ten krok i ucho w stronę naszych mieszkańców, ale tutaj przede wszystkim podziękowania dla pana starosty i zarządu, że wytypowano te 2 bieguny, bo tak naprawdę północ, południe powiatu. No i 2 punkty w Bochni powoduje to wszechmiar sprawiedliwy podział tych dostępności przede wszystkim. Ja przynajmniej spotykałem się wielokrotnie z prośbami mieszkańców o uruchomienie takich punktów, ale dotychczasowe prawo w jakiś sposób nie pozwalało w pełni w zgodzie z prawem takich porad udzielać, bo nie chodziło o pewne konsekwencje z tego tytułu, jakie z jednej strony radcowie, a z drugiej strony mieszkańcy, w jakiś sposób brakowało tego stosunku zobowiązania ogólnego w tej świadczonej usłudze darmowej. Tutaj ustawodawca, czyli aktualny Sejm, który kończy swoją kadencję, wyszedł naprzeciw obywatelom. Tutaj my popieramy to w 100%. Cieszymy się, że taki punkt powstanie w Berwinii. Będzie to w urzędzie gminy Berwinia, czynny w godzinach popołudniowych, ale nie wykraczający oczywiście poza godziny pracy urzędu, tak aby w jakiś sposób mieszkańcy mogli swobodnie z tych usług korzystać. Tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o gminę Lipnica Murowana, po propozycji przedstawionej przez pana starostę, nie zastanawialiśmy się ani chwili,
wytypowaliśmy pomieszczenie, w którym te porady będą mogły być udzielane, ponieważ jest to pewne wyjście naprzeciw mieszkańcom, tak jak poprzednicy wspominali. Oczywiście w przypadku środowisk wiejskich jedną z największych barier jest bariera komunikacyjna. Nie wszyscy mają możliwość korzystania z samochodów, nie wszyscy mogą we właściwy sposób i w dogodny dla siebie korzystać z komunikacji zbiorowej. Zatem wyjście starostwa, można powiedzieć, w teren powiatu to jest dobry, słuszny krok. Zresztą idea też wymaga tego, aby ta dostępność tych porad była największa. Ona będzie dotyczyć zapewne nie tylko mieszkańców gminy Lipnica Murowana, ale także ościennych gmin południa powiatu, co będzie mogło w pewien sposób przybliżyć te porady, ale także rozładować pewne kolejki, bo zapewne inaczej ta pomoc wyglądałaby, gdyby był jeden punkt na terenie. Świadczy o tym to, że nie wahaliśmy się w żaden sposób, aby się zgodzić na taki punkt, ponieważ niejednokrotnie mieszkańcy przychodzą do gminy z pytaniem, czy mogą skorzystać z pomocy prawnika, z pomocy radcy prawnego. Dotychczas prawo rzeczywiście nie pozwalało nam na to, aby w dowolny, swobodny sposób takich świadczeń udzielać poza może dobrymi poradami. Teraz otwiera się pewna ścieżka i miejmy nadzieję, że mieszkańcy będą mogli skorzystać w jak najszerszym, w jak najlepszym, że tak powiem, w najlepszej konfiguracji z tego wszystkiego, co jest związane z wejściem tej ustawy i z tym, że te punkty będą funkcjonować już od 1 stycznia. Jeżeli można, jeszcze dwa słowa, czy samorządowcy mają wpisać. Bilateralne przesunięcie układy.